Cześć, z tej strony Mike. Stwierdziłem, że nagram krótki filmik, ponieważ kolega podesłał mi nowy projekt waluty. Trochę w ten temat wniknąłem i doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy projekt, ciekawy pomysł, a ze względu na wydarzenia stwierdziłem, że trochę pospekuluję. No i stwierdziłem, że podzielę się z wami tutaj swoją opinią na temat tej waluty. Od razu na początku też zaznaczę, że ja nikogo nie namawiam do inwestycji. To musi być, tak jak zawsze mówiłem, to musi być wasza przemyślana decyzja. Musicie sami to rozważyć, ponieważ tej waluty nie rozdają za darmo, trzeba troszeczkę wpłacić. Więc jeżeli ktoś chce zainwestować, to niech to spokojnie przemyśli, przeanalizuje wszystko, prześpi się z tym na spokojnie, ewentualnie inwestuje. Tu nie ma żadnego pośpiechu. No to zaczynamy. No co to jest ten pak? Kolejna waluta. Po co tam? Ile razy to już było? Powiem w tym filmie. W tym filmie będzie. Co to jest za projekt? Krótka analiza kursu na podstawie CoinMarketCapa. Nadchodzące wydarzenia i na koniec kilka słów podsumowania. No więc co to jest ten pak? To jest kolejna waluta. Tak naprawdę jeszcze nie ma white paper, nie ma mapy drogowej. Troszeczkę już jest, no zaraz wam pokażę, ale teraz tak, niewielka kapitalizacja, 211 milionów dolarów. Ogromna ilość monet. Tu się oczywiście pomyliłem, bo to nie jest miliardów, tylko to jest 2,5 biliona monet. Zaraz sobie od razu na szybko sprawdzimy ten CoinMarketCap. Ale z tego co się orientuję, gdzie to gówno, nie czyżbym ja tego nie włączył. Dobra, zróbmy tak. Od razu na początku, żeby tu zweryfikować. Pak coin. Tak, dokładnie, pomyliłem się. To są 2 biliony monet. Więc jedna moneta jest tania jak barszcz. No ale wracając do tematu. Jeden satoshi na Jubicie. Tam kupowałem jeden satoshi na Jubicie. No. Kolejna waluta płatnicza, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Mocne skierowanie na społeczność, bo to są te. To jest tam opisane, że oni są nastawieni na społeczność itd., itd. Mają kilka ciekawych pomysłów i nastawieni są na działania charytatywne. Mają taki pomysł, żeby wspierać nowe projekty. Nie wiem dokładnie, raczej nie będą rozdawać pieniędzy za darmo. Przepraszam, ale chcieliby stworzyć własnego, tak jakby Kickstartera. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Kickstarter, to powstała taka platforma, gdzie twórcy lub pomysłodawcy mogli zbierać kapitał na tworzenie jakichś tam własnych. No, na bazie Kickstartera był ten projekt, gry różne, tego typu rzeczy i oni to na bazie tak Pack Life. Co ciekawe, znalazłem dwa formaty, ta platforma jeszcze nie chodzi, choć miała być 15 stycznia, Pack Life i Pack File i nie wiem, która jest poprawna, no ale to wydarzenia, to może teraz pójdźmy na CoinMarketCapa. To wygląda w ten sposób. Oczywiście jeszcze nie wczytał mi tu tego wykresu. Pytanie, czy wykres będzie w ogóle. Nie wiem, dlaczego on mi tu nie wczytał. A, już wiem czemu, bo ja sobie, krótko mówiąc, zamknijmy niepotrzebne okno. Dobra. Coś mi nie chce, tutaj patrzę, wczytać. Rynki wczytuje. Zobaczcie, jest tak, na Jobicie, na Kryptonii, Trade Satoshi. Trzy giełdy obsługują, większość obsługuje Jobit. Jeśli chodzi o kurs, no to ona w tej chwili kosztuje 1 satoshi, zmieńmy może na BTC. No, tak jak mówię, 1 satoshi kosztuje. Wolumen jest niewielki, ale wszyscy to kupują. Biorąc pod uwagę, ile tych paków jest, no to wszyscy kupują. Dane historyczne, rozpoczął się pewien boom, ten market cap oczywiście ichny lata w górę, lata w dół, no zobaczcie, jeszcze niedawno mieli 7 milionów, także dużo weszło w to kasy. Jako nie wiem, czemu mi te zasrane wykresy nie działają, nie wiem, dlaczego on nie chce wczytać. Jest jakiś problem. W każdym razie spadła waluta oczywiście 82 stutysięczne, tak, centa. Tak wygląda cena. Wolumen nie za duży. 500 tysięcy dolarów. Jak widzicie, walut jest po prostu multum. I co tam jeszcze? Może odsunę mikrofon, bo tu się mnie tego. Co tam jeszcze można powiedzieć o tym paku? Są bardzo aktywni na Twitterze. Widzieliście, 15 stycznia mieli to uruchomić. Nie wiadomo, dobra, to zamknijmy. To też jest Twitter ichny. Zaraz o pewnych rzeczach powiem. Jest ich strona, tu jest to wszystko opisane. Co, jak i którędy. Są portfele. Są portfele, jest oczywiście kontakt, są giełdy i tak dalej, co to jest, bla bla bla, US, tutaj tego dolar paka będą tworzyć, jest jakiś tam manual, o co tu chodzi, tak, kim jesteśmy i tak dalej, nasza misja, o tu jak widzicie, tak, wybór, wszystko fajnie, logo, nie logo, tego typu rzeczy, różne loga i tak dalej.
W każdym razie, jak ktoś będzie chciał, to sobie można to poczytać. Jest ich oficjalny blog, na którym oni są dosyć aktywni. Są jakieś oczywiście update'y, które robią, tak, DevTeam has, no i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jeszcze dopiero jak white paper ujawnią, to będzie wszystko wiadomo co i jak, no ale ja stwierdziłem, że zainwestuję ze względu na jedną rzecz, a mianowicie zainwestowałem w tą walutę ze względu na to, że wydarzenia są, które będą. To jeszcze się chyba nie pojawiło, tu jest mają opóźnienie. Teraz tak, 1 lutego mają opublikować swój roadmap, 1 lutego mają swój opublikować white paper, 1 marca mają zrobić deflację i to nie będzie pierwsza deflacja, czyli krótko mówiąc o jeden rząd wielkości z winą. Czyli już nie będzie miliardów monet, tylko będą miliony, bilionów monet, tylko będą miliardy. No i później też 1 marca ma być hard fork. Tutaj jest ten właśnie na temat hard forka. To jest instrukcja taka, oni napisali, tak, że 3,5 tryliona, ale amerykańskiego, więc nasze to są biliony. To jak ktoś nie wie, że te rzędy się rozjeżdżają, oni nie mają czegoś takiego jak miliard. To jest polski wymysł. I tutaj sobie zwiną to, trzeba będzie pobrać portfel, przelać z giełdy na ten portfel i to automatycznie zostanie to skonwertowane i tak dalej. Jest jeszcze parę informacji na temat tego, co tu się będzie działo. To jest takie na temat roadmapy dla white papera, tak jak widzicie. Tu jest następna, tak, zamyka się 2000 do 1, tu będzie drugie 4000 do 1, tutaj trzecie 8000 do 1 i tak dalej, i tak dalej. W 95% precyzyjne, także zobaczymy jak to wyjdzie. I ze względu na te wydarzenia, ze względu na to, myślę, że jest przede wszystkim to zwinięcie walut, ta deflacja, o tu zobaczcie, jest PAK 2.0, tak, tutaj na Jobbicie i tak dalej, tak to będzie wyglądało. Stwierdziłem, że zainwestuję. No i takie krótkie podsumowanie na koniec. Waluta tania. Ze względu na deflację, tak jak zwinął trochę tych monet, no i zwiększy się kapitalizacja, to jest szansa na wzrosty. Dużo osób kupuje, tam jest teraz wariactwo, po prostu kolega mi podesłał, sam kupił, a stwierdziłem, że a co mi tam szkodzi, 150 tysięcy satoshi to nie są jakieś tam pieniądze, stwierdziłem, że przeleję, kupię sobie 150 tysięcy tych paków, no tam troszeczkę mniej oczywiście ich kupiłem, ze względu na prowizję i tak dalej. Projekt ciekawy, no pomysł z tym, szczególnie z tym Kickstarterem, to jest ciekawe, mi się to podoba. No oczywiście są też aktywne społecznościowo, to właśnie to też powiązane tak ciekawe z tym Kickstarterem, z tymi działaniami charytatywnymi. No i jeszcze do niedawna Jobbit rozdawał ją za darmo. Kolega tam na kilkanaście tysięcy tych coinów sobie nazbierał za darmo, bo była rozdawana za darmo. Już teraz niestety Jobbit nie rozdaje za darmo monet, szkoda. To była fajna sprawa moim zdaniem. No i właściwie co więcej, no oczywiście minusy, jak każda waluta ma minusa, to jest kolejny pomysł, to nie jest autorski jakiś tam pomysł, no Kickstarter jest, ale to jest kolejna waluta, która ma być używana przez społeczność i tak dalej, wiemy, że nie jeden projekt taki na rynku jest. Teraz pytanie, czy wejdą na kolejne giełdy, no bo jak na razie, tak jak mówię, 3 giełdy to jest mało, no i na tą chwilę ogromna ilość monet i nawet po tym forku 1000 do 1, znaczy, przepraszam, po tej deflacji 1000 do 1, ta ilość monet się nie zmieni. To będzie, znaczy, nie zmieni się, zwinie się o jeden rząd wielkości, ale krótko mówiąc, no, co tu dużo mówić, no, jednak tych monet będzie bardzo dużo. Może co do samej też strony, strona dosyć fajna, tak przejrzyście zrobiona, dosyć ciekawie, jakieś tam są, znaczy to nawet nie jest ich główna strona, to jest ich blog, to jest ich główna strona, tak, co to jest, jak nas skontaktować. Nie widzę nigdzie tutaj, chyba że w kontakcie to będzie, jeszcze sprawdzę. Nie widzę nigdzie niestety, jeśli chodzi o paka, to nie widzę tutaj zespołu ich. To mi się nie podoba osobiście. To mi się osobiście nie podoba, to wiecie, że ja lubię jak jest zespół z imienia, nazwiska i tak dalej. Zdjęcia, nie zdjęcia, to mi się nie podoba, aczkolwiek strona jest dosyć dużo informacji. No tak jak mówię, nie ma jeszcze white papera, nie ma jeszcze mapy drogowej, więc trudno powiedzieć, co oni tam dokładnie wymyślą. Ja osobiście stwierdziłem, że tak jak mówię, jakaś kwota rzędu 150 tysięcy satoshi to nie jest jakiś tam wielki wyczyn, nie jest to, no 110 waluta, można ją kopać, nie jest to jakieś tam straszne, problematyczne, więc stwierdziłem, że spoko, dobra, nie ma problemu, zainwestuję te 150 tysięcy satoshi. No oczywiście każdy z Was, tak jak to mówię pod każdym filmem, każdego zachęcam do własnego researchu. Niech każdy z Was zdecyduje, czy ma ochotę zainwestować, czy nie. Ja taki projekt znalazłem, stwierdziłem, że wrzucę. Jeżeli ktoś ma ochotę zainwestować własne środki, to niech, tak jak mówię, niech przemyśli to jeszcze sobie spokojnie. Niech to sobie spokojnie przemyśli, niech to wszystko przeanalizuje sobie, poczyta sobie tą stronę. No mówię, ze względu na wydarzenia, czyli te... kurde...
czyli to, co się tutaj będzie działo, to myślę, że jest szansa na wzrosty, bo dużo ludzi będzie to kupować. No na razie po prostu to schodzi na Jobicie, jak ktoś wejdzie na Jobicie, to po prostu idzie jak świeże bułeczki, te paki. Wiecie, na walucie, która kosztuje 1 satoshi, zrobić obrót rzędu 22 bitcoinów, biorąc pod uwagę, że 100 milionów bitcoinów, 1 bitcoin, przepraszam, to jest 100 milionów satoshi, no to trzeba mieć świadomość, tak, 22 bitcoiny, no to dobowo tam 2200 tych paków schodzi, można powiedzieć, więc, bo tak, 22 razy 100 to jest 2200. Także tak to wygląda. Właściwie to tyle. Jeżeli ktoś chciałby coś tam swojego dodać pod filmem, to proszę jak najbardziej komentujcie. Oczywiście zasady znacie. Ten, kto ogląda kanał, zasady zna odnośnie komentowania. Jedną rzecz, którą tą jeszcze nie wspominałem w innych milach, teraz powiem, wspomnę jutro też w Kryptoniusach. W tej chwili wszystkie komentarze z linkami są zablokowane. Ja sobie przeglądam te komentarze ręcznie. Zwykłe komentarze są oczywiście odblokowane, ale wszystkie, które mają linki w sobie, ja zatwierdzam ręcznie. Ze względu na to, że nie mam zamiaru jakiegoś tam syfu na kanale robić, a niektórzy chcieliby sobie zrobić, krótko mówiąc, reklamę na tym kanale. Ja tak jak mówiłem, że ktoś chce zrobić sobie reklamę na tym kanale, to przydałoby się, ja nie oczekuję za to jakichś pieniędzy, tak? Bo ustaliłem jasne zasady. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy projekt, może mi to go podesłać, ja rozważę ten projekt, sprawdzę, zarejestruję się z tego linka referencyjnego i wtedy ewentualnie nagram o tym film i wrzucę wtedy link referencyjny tego autora plus swój, oczywiście ktoś będzie wolny wybór, można będzie wesprzeć, powiem o tym filmie, ale nie na zasadzie, że ktoś mi to będzie burdel na kanale robił. Pewne zasady są ustalone i to właściwie nie zmieni i tyle w tym temacie. No, tak jak mówię, no, troszeczkę nie wypada, tak, wchodzić do kogoś do domu i zaglądać do lodówki bez pozwolenia właściciela. No, tak to wygląda. Także na tą chwilę to tyle. Jeszcze raz na koniec przemyślcie na spokojnie, ponieważ to wymaga jakichś własnych środków inwestycji, dużych, niedużych, nieważne. Lepiej to wszystko przemyśleć. Ja nie udzielam tutaj porad inwestycyjnych. Ja tutaj nie jestem jakimś waszym guru. Myślcie, analizujcie i do następnego filmu.